Pokój Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego, niech będą z wami wszystkimi. Radujemy się dziś uroczystością zesłania Ducha Świętego. To czas spełnienia Jezusowej obietnicy. Moc z wysoka stała się doświadczeniem Ducha Bożego. Tak wtedy, kiedy stało się to udziałem uczniów Jezusa w Wieczerniku, jak i dzisiaj, kiedy gromadzimy się w Jego imię. Dzięki Duchowi Świętemu każdy z nas słyszy Boga w swoim własnym języku. Dzięki Niemu możemy wyznać, że Jezus jest naszym Panem. On czyni nas wspólnotą jednego serca, jednego ducha. To jedenstwo potrzebne do odważnego złożenia świadectwa o Bogu wobec świata. Otwórzmy zatem nasze serca na dary Ducha Świętego, przychodzącego w tej Eucharystii do każdego z nas indywidualnie. W naszej wspólnocie parafialnej bardzo serdecznie witam księdza Marka Romanczuka, proboszcza Sienikowa, który dzisiaj tę najświętszą ofiarę sprawuje w szczególnej intencji. Prosi Boga o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej na każdy dzień życia dla Jerzego Sokala z okazji 50. rocznicy urodzin. Ja natomiast proszę Boga o przyjęcie do chwały nieba świętej pamięci Stanisławy, Jerzego Machańskich i Jolanty Przyborowskiej. A teraz już przepraszajmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Nie mam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Szczerze błagam Najświętszą Marię, Zawszechświętą, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Yeah.
Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dalej Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny,
mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali chrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Poszczególnych osób, dlatego
I to jest prawda. Osoba, która jest napełniona Duchem Świętym, jest w stanie wyznać wężnie, że Pan Jezus jest dla niej Panem. Poza tym Duch Święty uznaje też do tego, aby zanosić swoje modlitwy do Pana Boga. Czyli zatem Duch Święty jest źródłem każdej modlitwy. I to, że czasami przychodzą do nas pewne natchnienia, aby zwrócić swoje myśli w stronę Pana Boga, to jest działanie Ducha Świętego. Idźmy dalej. Na innym miejscu w Piśmie Świętym czytamy, że Pan Jezus przypomina, że Duch Święty przypomni światu prawdę o grzechu. I to też jest prawda. Powiem, ile razy w naszym sercu pojawia się poruszenie wtedy, kiedy chcemy popełnić jakiś grzech, czy też popełniliśmy w tym najlepszym, najmniejszym sanktuarium człowieka, jakim jest sumienie. Wtedy odzywa się głos Ducha Świętego, który mówi nam, co jest dobre, co jest złe. I wtedy kieruje nasze myśli ku Bogu, ku dobru, a odwraca od tego, co jest złe. I to też jest działanie Ducha Świętego. Na pewno pamiętamy pierwsze dni wyboru papieża Franciszka. W gazetach, czy też w internecie pojawiło się wiele artykułów, które mówiły o tym, że ten papież bardzo wiele w Kościele zmieni. W końcu pewne zasady, które od wieków trwały i są obecne w Kościele, to co je zmieni, tak aby wyjść naprzeciw ludziom, którzy ciągle dopominają się, że nie mają swoich praw. I wiele głosów na temat związków niesakramentalnych, na temat celibatu wśród duchowieństwa i wiele jeszcze innych podejmowanych tematów. A jednak papież Franciszek zajął takie stanowisko, do którego Duch Święty od samego początku wzywał wszystkich. Nazwał rzecz po imieniu, nazwał grzech grzechem, a nie wprowadzał jakieś wyjątki, czy też odstępstwa, na które liczyli inni ludzie. I to też jest konkretne działanie Ducha Świętego poprzez namiestnika, poprzez papieża, który stoi dzisiaj na czele Kościoła. Ale idźmy dalej w naszych rozważaniach nad działaniem Ducha Świętego. Gdyby nie jego działanie, sakramenty miałyby swojej mocy. Jest taki też szczególny moment w trakcie mszy świętej, kiedy każdy kapłan wyciąga dłonie nad darami, nad chlebem i winem, i przyzywa mocy Ducha Świętego, aby uświęcił te dary, aby stały się prawdziwym ciałem i krwią Pana Jezusa. I tak też się dzieje. Gdyby nie jego działanie, to by się nie stało. Tak samo nie byłoby odpuszczenia grzechów, sakramencie pokuty, pojednania i innych sakramentów. Duch Święty objawia również swoje działanie poprzez to, że wielu ludziom daje niezwykłe dary, tak zwane charyzmaty, takie szczególne dary, które służą wspólnocie, ku ich domu, ku temu, aby oni mogli dostać się do nieba. Dlatego zachęcam je, kochani, do obejrzenia takiego pięknego filmu poświęconemu Duchowi Świętemu. Można ten film znaleźć na YouTubie. I chciałbym może nawiązać do jednej takiej sceny z tego filmu. Do księdza Johna Ashabory, Afrykańczyka, który swego czasu został zaproszony do jednej z wiosek i zaproszony po to, aby się modlić nad tą wspólnotą, która została wezwana. I kiedy przybył do tej wspólnoty, kiedy zobaczył mężczyznę, który leżał na łóżku, był prawie sparaliżowany, podszedł do niego, nałożył na niego ręce, zaczął się gorąco modlić do Ducha Świętego i stał się cud. Ten mężczyzna wstał, zaczął chodzić, wszyscy zaczęli prawić, dziękować Bogu za ten wielki znak. Ktoś by powiedział, jednak i dzisiaj takie cuda się dzieją. Nie tylko wtedy, kiedy
apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego poszli w świat, czyli znaki, cuda, wypędzali złe duchy, głosili dobrą nowinę, mężczyźni oddawali życie za wiarę w Pana Boga. I dzisiaj takie cuda się dzieje. Zatem prośmy dzisiaj tę uroczystość zesłania Ducha Świętego, aby Duch Święty obdarzył nas potrzebnym łaskami, ku temu, abyśmy dobrze swoje życie przeżyli. Dobrze wypełnili to zadanie, to powołanie do tego Pan Bóg nas wezwał, o którym mówiłem tydzień temu. Prośmy, aby też ubogacał nas takimi darami, które będą służyć też naszej wspólnocie parafialnej. I prośmy Boże szczególnie dzisiaj za tych, którzy nie wierzą w działanie Pana Boga, nie wierzą, że Duch Święty autentycznie jest obecny w Kościele i w nim działa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
łaskami, zdrowiem, a także otocz opieką przez osobę Matki Najświętszej Jerzego Sobrana, który dzisiaj obchodzi 50. rocznicę urodzin. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przebacz grzeszny zmarły, aby doświadczywszy Twojego miłosierdzia, radowali się w Twojej obecności na wieki. A w tym przyświętej chcemy szczególnie Tobie, Boże, polecać świętej pamięci Stanisławę, Jerzego Machlański, a także Jolantę Przyborowską. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I ześlij na nas tu zebranych Twojego Ducha, abyśmy mogli z wiarą i radością wyznawać Jezusa jako naszego Pana. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, nie umiemy wypowiedzieć zachwytu, doświadczając Twojej miłości, którą darzysz nas i świat. Przyjm nasze dziecięce, proste i szczere uwielbienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niebiosa i ziemia, pały Twoje.
przed Tobą i zjednoczeni z tym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dane mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na rękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła.
zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Zmiłuj się nad nami, Panie, 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 Pan
zmarłych z rodzin. Piątek za świętej pamięci Stanisława Jastrzębka. W sobotę odarniono na świętej pamięci Annę Kurczyckiej, Barbarę, Tomasza Zosiny Pazowskich, Kazimierza Zofii Pazowskich, Eliasza i Barbarę Płachę. Najbliższa niedziela o godzinie 8 msza święta za świętej pamięci Mamy Helenę, Mamy Jadwigę, a także i Zofię i Marię i Zofię. Po 11 będzie msza święta z powodu intencji dzieci przyjmujących wieżę Równie Świętą, natomiast po godzinie 18 za świętej pamięci Annę Kuczycką. Dzisiejszą uroczystość zesłania Ducha Świętego kończy się okres wielkanocny. Kościół modli się: Panie nasz Boże, sprawamy zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii, doprowadził nas do całej prawdy. Odmłacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa uziękłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światu, Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się w naszym życiu pięćdziesiątnicą. Jutro, w poniedziałek, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w stolicy apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i oddanie całej ludzkości jej macierzyńskiemu sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Paweł VI ogłosił Maryi Matki Kościoła. Poniedziałkowe święto zatem podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa w Kościele. Poniedziałek, msza święta dla małych dzieci i rodziców o godzinie 18. Bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast we wtorek próba przed pierwszą komunią świętą, początek spotkania oczywiście na mszy świętej o godzinie 18. W czwartek natomiast po mszy świętej wieczornej sprzątanie kościoła przez rodziców dzieci komunijnych. Prosimy też zabrać ze sobą odpowiedni sprzęt. Za tydzień o godzinie 11, tak jak wcześniej wspomniałem, w naszej parafii będzie odbywać się pierwsza komunia święta. Zatem wszystkie ławki w nawie głównej do ostatniej łącznie mają być puste i są zarezerwowane dla rodziców dzieci komunijnych, którzy na początku liturgii pobłogosławią swoje dzieci na dworze. Prosimy rodziców o przekazanie tej informacji do ośrodków komunijnych. Podobnie ma się rzecz z fotografem. Prawo do możliwości na robienie zdjęć i wideo ma firma zatrudniona przez rodziców. Tych, którzy nie dostosują się do tych zasad, ksiądz proboszcz ma prawo głośną odpowiedź. Parafia jest dobrej, nie związanych z dziećmi komunijnymi. Zapraszamy w następną niedzielę na mszę świętą albo o godzinie 8, bądź też na mszę świętą o godzinie 18. Nabożeństwo majowe za tydzień, dzień pierwszej komunii świętej o godzinie 16 z udziałem dzieci komunijnych i gości. Msze święte na wioskach w niedzielę z racji pierwszej komunii świętej będą opóźnione o pół godziny i tak w miejscowości Krzemiennej, Grzeźnie, Mielicach i Błotkowie. Zapowiedzi przedślubne. Sakramentalny związek małżeński mają wstąpić Zdzisław Szmunder i Krystyna Zielińska, Krzysztof Szkół i Markowska Katarzyna. W przyszłym tygodniu, w sobotę, o godzinie 20 odbędzie się kolejna msza święta z życiem wspólną intencją ochrony życia. Na tą mszę świętą szczególnie zapraszamy wszystkie mamy, bowiem dla nich młodzież przygotowała taką szczególną niespodziankę, ale nie będę zdradzał, bo nie byłoby niespodzianki. A tak się składa, że ta msza święta będzie sprawowana przed dzień Dnia Matki. A to jeszcze nie koniec, bowiem w czasie tej mszy świętej będzie taka też przedstawiona przez młodzież krótka inscenizacja na temat, jak to Pan Bóg stworzył mamę. Po co się sprawa wyjaśni. I dlaczego stworzył mamę? Kiedyś będzie kolejna odsłona się dowiemy, dlaczego tatę stworzył. Ale to w swoim czasie. Zatem niech ten dzień dzisiejszy przykończący się będzie dniem radości. Nie zabraknie nas prośb do Ducha Świętego, aby obdarzył nas potrzebnymi łaskami, a
Boże Błogosławieństwo, niech nas tym wszystkim umocni. Powstanie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Yeah.
Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.